Cześć wszystkim. Przyszłam dziś z zamiarem przerzucenia kompostu ze zrębki, no ale nie ma sensu, dlatego że zobaczcie, jest 55 stopni, czyli jest idealnie. Dlatego zamiast przerzucać kompost i filmiku o kompoście, no to pokażę Wam, co zaczęłam robić. Zaczęłam ściółkować wokół grządek. Jak widzicie, tutaj leży trawa i ona zakryje mi te brzydkie kartony, które mnie tu bardzo irytowały, ale i też odgrodzi grządkę od trawy, co możecie sobie zobaczyć na przykład na tutaj na przykładzie moich porzeczek. Zobaczcie, wszystko pięknie odgrodzone od trawy, mimo że tu trawa jest dosyć konkretna już. Wymaga koszenia, to no to tym krzaczkom nic nie grozi, nic ich tutaj nie osłania, dlatego że są wyściółkowane trawą. Jest to świeżo skorzona trawa, od razu położona na trawę tutaj wokół krzaczków. Zobaczcie sobie, co tutaj się dzieje. To jest drzewko, które posadziłam, jeżeli dobrze pamiętam, to było w sierpniu. W każdym razie wczesną jesienią zeszłego roku. No i zobaczcie, wariatka kwitnie. Także cieszę się, czy owoce z tego będą, to już jest inna sprawa, ale cieszę się, że wszystkie się przyjęły i nawet tutaj jedna z nich odważyła się zakwitnąć. No, także zobaczcie, tak mają się moje krzaczki, które są wyściółkowane trawą. I tutaj jest świeża trawa, którą właśnie sobie dzisiaj wyścieliłam wokół tych krzaczków. No i tak będę kontynuować, bo teraz trawę kosi się dosyć często. W związku z czym będzie to teraz dobry czas, żeby właśnie ściółkować, żeby pozbyć się chwastów. Poza tym, no to na działce zadziało się tyle, że dosadziłam ziemniaczki tutaj na tych zagonach. Wszystkie 9 zagonów, które tutaj są wzdłuż, są właśnie obsadzone ziemniakami. Oprócz tego wysadziłam też cebulę dymkę. No i zobaczymy, co mi z tego będzie. Czy coś w ogóle będzie, bo grządki są świeże i w tym roku, tak jak już Wam mówiłam, nie spodziewam się jakichś wielkich, obfitych plonów, ale myślę, że zawsze coś uda się zebrać, a nie ma to jak swoje. Poza tym, no to dzieje się u mnie bardzo dużo poza ogrodem, bo razem z moim dziadkiem kupiliśmy cielisie, które potem będą przeznaczone niestety na mięso, ale jak chce się być zdrowym, no to trzeba sobie zadbać o własne jedzenie. Zobaczcie, tu wygląda, tak wygląda kompost jeszcze nie przerobiony w pełni z trawy i siana. Zaraz sobie tutaj przejdziemy i zobaczymy, bo być może ten kompost sobie przerzucę. Ja ze względu na to właśnie, że tutaj wydawało mi się, że będzie temperatura spadać w kompoście ze zrębki. Przygotowałam sobie troszkę trawki, żeby go nakręcić, żeby podkręcić temperaturę. Ale jeżeli jest 55 stopni, to zupełnie nie ma sensu. Muszę go tylko okryć, bo skoro jest 55 stopni, no to oznacza, że i odpowiednia ilość składników tam jest, ale i też odpowiednia wilgotność, więc nie ma potrzeby, żeby popadało mi na niego, bo jak widać, zanosi się na deszcz. No i tutaj też sobie troszkę trawki odłożyłam, żeby nakręcić z kolei, podkręcić temperaturę w tym kompoście z trawy i siana. I wydaje mi się, no tak, jest poniżej 40 stopni Celsjusza, zatem będę sobie przerzucać tylko ten kompost, ale nie będę Was tym zadłużać, tylko Wam o tym wspominam, żebyście wiedzieli, co na bieżąco dzieje się tutaj u mnie na działce, w moich kompostach.
no, 39, no nawet nie 38 stopni Celsjusza, więc zdecydowanie warto go teraz podkręcić. I ja sobie tą trawę z tej komory przerzucę do tej obok, a następnie na to wyłożę kompost. Ten właśnie z siana i z trawy. A na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.